Jedziemy właśnie, jesteśmy w drodze na trening, w zasadzie jesteśmy pod blokiem. O dziwo nie jesteśmy spóźnieni, jest całkiem dobry czas, więc bardzo się z tego cieszę. Zobaczymy, czy przez tydzień mowa motywacyjna podziałała, ponieważ jeśli ktoś nie pamięta albo nie był na tym blogu, to wytworzyłem mowę motywacyjną mojej córce, ponieważ ona rano z tymi treningami jest na bakier. O ile... Arotrochonowicz Madynie! Jedziemy na ten trening poranny, więc zobaczymy, jak on dzisiaj pójdzie. Drugą sprawą jest coś, co muszę odszczekać, ponieważ jeśli chodzi o ten kalendarz adwentowy, ja ostatnio wyśmiałem rodzynki. Muszę przeprosić wszystkich reprezentantów rodzynków. Właśnie o to chodzi. Ja lubię. Czy możesz spróbować? I jak? Pyszna. Zdecydowanie musimy test na ojcostwo zrobić, ponieważ niemożliwe jest, że moja córka lubi ani rodzynki, ani oliwki. To jest niemożliwe. Naprawdę ci to smakuje? Tak, ale w czekolu ja nie lubię rodzynki, tylko takie lubię rodzynki. Rodzynki takie lubisz? Także ostatni strzał energetyczny przed treningiem. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj tenis poranny. Czy jesteś gotowa na trening? A pamiętasz z mowy motywacyjnej, co jest najważniejsze? Nie pamiętasz już? Rodzynki? Nie rodzynki! Come on! Rodzynki? Rodzina! Zaczynamy tego vloga, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my zaczynamy ten film za 3... 1... Przed wami Sarotrochonowicz! Podoba ci się, jak tak cię zapowiadam? Przed wami! Najmłodsza zdobywczyni Wimbledonu, pierwsza rakieta świata, Charlotte Trocho. Szybciej. Niby było dużo czasu, a już zostało 4 minuty do treningu. Ale widać, motywacja jest, bieg na trening, o to chodzi. Jeszcze czytałem w mądrych książkach, że muszę ją nauczyć nosić swój sprzęt. Tak wymaga savoir vivre tenisisty. Na razie nosi tatuś, no trudno. Nie od razu Kraków zbudowano, prawda? I szybka zamiana. Tak, już starczy, starczy. To były twoje najlepsze odbicia w ogóle w tym sezonie. Co to za petardy były mocne. Wraca, jestem taki z ciebie dumny, motywacja pomogła, widzę to, go. Nie, nie zbierasz, zaraz odbijasz. Ja wiem, że ty nie chcesz zbierać. Nie chcesz zbierać, nie chcesz w berka grać, tylko chcesz odbijać. Rozumiem. Naprawdę uważam, że mowa motywacyjna zadziałała w 100%. To był jej najlepszy trening dzisiaj. W sensie odbijanie było, po Jezu, petarda. W nagrodę masz rodzynki. Proszę bardzo. To jedziemy gdzie? Na tenis. To moje karajaneczki. O kurde, nie lubię oli... Ja nie lubię. Znaczy nie, poczekaj. Edukacyjnie. No, ale pyszne, co? Zdrowe, pyszne. Jest czyste. No, i zdrowe. Tak. Jedz sobie rodzynki, jak ci smakują. 15 minut mam na posiedzenie w domu, na jakiś tam posiłek i przyszedł mi Brandy Go 3 i powiecie, jak to przyszedł, przecież ty go miałeś, no właśnie, niestety, przez to, że to ogólnie Brandy Go 3 to jest przenośny blender, mocniejszy, lepszy od poprzednika i naprawdę korzystam z niego bardzo często, przede wszystkim teraz, jak już jestem od 2 miesięcy bitem, może już trzeci się zaczął, na siłowni, uwielbiam przenosić posiłki tutaj, bo czasami robię sobie takiego shake'a, żeby było po prostu słodko i nie ma to za dużo wartości, czasami, żeby zdrowo, detoksycyjnie, a czasami białkowo, różnie, cały czas coś tam próbuję sobie wrzucić, żeby mieć zawsze w podróży. Ostatnio zostawiłem taki blender na siłowni, nie wiem, ktoś się pokusił, bo nie ma go. Pamiętam, czy dużo tam było shake'a, tam było w ogóle, ja tam wrzuciłem jakiś szpinak, kreatynkę i tak sobie postanowiłem, że będę pił, więc nie wiem, jeśli ktoś to ogląda, to smacznego. I przyszedł mi, zamówiłem nowy, piękny, kremowy, nowiutki, igiełka. Robimy szybki koktajl
i lecimy dalej. Z takich jeszcze rzeczy, o których warto wiedzieć, to przede wszystkim Blendigo to polska firma. To jest fajna informacja, prawda? Pewnie się nie spodziewaliście. Jest to rewolucyjny blender bezprzewodowy, który pod swoją wodoodporną konstrukcją skrywa swój największy atut, czyli po prostu wielką moc, wielki silnik. Mały, tak naprawdę, nie jest duży, jest poręczny, a jest straszliwą bestią, jeśli chodzi o moc. Radzi sobie z kostkami lodu, z jakimiś twardymi rzeczami. Za chwilę też będzie musiał poradzić sobie z zamrożonym mochi, ale już wiem, bo już wiele razy to próbowałem. Wiem, że sobie poradzi, bo tak jak mówię, że jest poręczny, to kielich blendera jest duży, bo mieści 550 ml, więc jest naprawdę spoko. Jest też tutaj opcja w tym nowym blenderze Pulse Motion i po prostu chodzi o to, że jak dwa razy klikniemy, to on blenduje pulsacyjnie, więc jest mocny, jest fajny, jest wodoodporny. Co jest najważniejsze, budzi ludzi do zdrowych nawyków, bo już argument w postaci nie mam czasu przygotować sobie coś do jedzenia albo jeść zdrowo jest nieważny, gdyż wszystko, co się robi w tym blenderze, trwa to kilka sekund. Na początku bierzemy mrożone mochi. Nie wiem, czy ten smak jest już w sklepach, bo dostałem bezpośrednio od firmy, ale to jest yuzu lemon. Mamy, uwaga, tofifi, miarkę białka waniliowego, w sensie ja mam waniliowe, i mlekiem migdałowym roślinnym zalewamy tutaj. I proszę Państwa, pach! Piękny, cytrynowo-tofififowy, bananowy, waniliowy, shake białkowy. Jeśli chodzi o blender, jest w 10 wariantach kolorystycznych. Jest teraz obniżona cena. Taki blender, jeszcze raz przypominam, że ten kielich jest zwiększony, czyli jest duży, fajny blender, mocny przede wszystkim. Uwaga, jest za 199 zł. A uwaga, zamówienia, które zostaną złożone do 20 grudnia, mają gwarancję, że blender przyjdzie przed świętami. Link w opisie, serdecznie polecam i zapraszam do zakupów. Zimno, zimno! Kto ma czapkę i komu nie zimno? Ja. No właśnie, na pewno nie ojciec. Czapka nie. No właśnie, pośpiewaliśmy. Nie, chłopaki też noszą. Proszę cię, chłopaki też noszą czapki. Nie utrzymujmy tego. Jesteśmy już trochę wymarzłym, ale jesteśmy u Michaela. I chyba ktoś coś dostanie. Piękno. Nasz się dzielcie z chłopakami. Tak jest. Kolu. Uja. Uja. Siemo. Ja też zasłużyłem na tatuaż? Tak. Trzeba robić tu i tu. I wystarczy robić. Wracamy już z odwiedzin. Fajnie, i pograliśmy sobie w FIFA i pogadaliśmy. Za 2 godziny z Michaelem się widzimy, a z Anią widzę się wieczorem, ponieważ ze starego domu przenosimy się do mieszkania, do Ani i do Michaela. Tablecik w prezencie jest świetny, taki do rysowania. Widzę. Bardzo Czarli się fajnie bawiła tym. Tatuaże na rękach. Ma tyle tatuaży, że wygląda jak Kurski z Miodowych Lat. Naprawdę dużo. Już nie chodzimy tak często, jak chodziliśmy kiedyś, nie? Nie ma czasu. Ale to największe to na lato było. Jak było na lato, to chodziliśmy nawet codziennie. Tak. Teraz już nie ma czegoś takiego. Nie ma czasu. Zdrówko. Za wspólną starość. Jezu. Wiesz, dlaczego to powiedziałem? Bo cały znowu zobaczyłem swoje wory pod oczami. Ale ja przez sekundkę w odbiciu. O tym ja też pomyślałam. O tym? Mamy z Luką takie wory, przez to, że jesteśmy niedospani, przemęczeni. Jedziemy sobie, wsiadamy do windy i patrzymy tak z bliska. Jesteśmy centymetr od lustra dosłownie, ale mam wory. No ja też. Dziękuję bardzo. Zawsze jak jajko po turecku zamawiasz, to mi się kojarzy, że to będą takie czerwone, jak wiesz, w Azji, nie? A to takie przychodzi, ale to dobre jest bardzo. Chciałabym takie czerwone, to się inaczej nazywa, a już melemesz. Melemen? Melemesz, jakoś tak. Praktycznie codziennie jesteśmy na budowie, codziennie robimy update check, z tym, że ja w tym roku nagrywam, ja zauważyłem, że ja nagrywam mało filmów w tym roku na Vlogmasie. To jest dopiero 4. film, dlatego ja mogę sobie update'ować cały czas, bo dawno tutaj nie było. A więc pierwszy update, jaki mamy. Możemy zapalić chwilę, czy nie? Teraz? Teraz nie? Mogę? Może kliknę? Nie, już byśmy nie mieli pana elektryka, to nie. Nie, dobra. Może numer powtórzymy przez 15 minut? Dobra, tak, nie ma sprawy. W każdym razie zaraz to pokażę. U
Anżeliki, widzieliście na vlogu tutaj światło na tym przedpokoju. Świeżo, nie wiem. Na przedpokoju było światło takie za ciepłe, nam za żółte. I dyskutowaliśmy, bo też to było jakby... Ja się zastanawiałam, nawet jak wróciliśmy do domu, to się zastanawiałam, czy na pewno dobrą decyzję podjęliśmy, ale jak teraz zobaczyłam, to super decyzja. Tak, i dopiero teraz zobaczyliśmy, więc za 15 minut, znaczy dla was za parę sekund, pokażemy, jak to wygląda i też jestem zadowolony. Bo ja z kolei Anżelika ma, że nie lubi żółtego światła, nie i już. Ja mam tak, że czasami mnie odpręża, jest taki jeden trigger w domu, że Anżelika sobie siedzi, montuje i wystarczy, może być między nami cudownie, możemy być najszczęśliwsi na świecie i ja podchodzę i tylko klikam. Jest takie jedno żółte światło, nie wiem co się stało, ale wszystkie żarówki są chłodne, a jedna jest taka bardzo ciepła. Ja tylko klikam i Anżelika już tiku dostaje. To jest jak czerwone światło na pyka dla mnie, czerwona flaga. Także tego tutaj nie będzie i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Kolejna sytuacja, zobaczcie, co tu się wydarzyło. To jeszcze nie są oczywiście schody, to jest tylko konstrukcja, ale już jako tako zaczyna to wyglądać. Można sobie wejść, więc dużo osób się zastanawiało, jak to będzie. Czy to niektórzy myśleli nawet, że będzie drabina. Pamiętasz, że niektórzy nawet myśleli, że będzie drabina taka, takie drewniane schody, że będziemy mieli. Wszyscy, bardzo dużo osób się dziwiło, jak to takie strome. Nie będzie stromych, ale zanim schody pojawią się tutaj, najpierw muszą się pojawić tutaj. No i już jest część, jest zamontowana, jest ta... Jak to się nazywa? Przed chwilą sekundą mówiłem. Nie, konstrukcja. Konstrukcja jest już zamontowana. No i niedługo będziemy mogli tam wchodzić. Udowodnię, że możemy. O kurde, jestem za tym. Jak to, pani tu przed chwilą weszła, jak to możliwe? Cyk, widzicie, mi się wchodzi. I przed chwilą mieliśmy spotkanie z drewnem, z podłogami i mieliśmy rozkminę, ponieważ mamy tutaj deskę. Ja to mogę nawet pokazać, albo nie, może żebym jej nie zepsuł. Jest nasza deska, tak będzie wyglądało 20% na dole, ten cały dywanik nad stołem i cała góra. Cała góra będzie mieli w takim drewnie, tylko co jest ważne, tam na wzorniku bardzo jasne, przyszło ciemne, okazuje się, że takie drewno z tej firmy i w ogóle przez to, że jest takie jakościowe, do 8 miesięcy po zamontowaniu tej podłogi ono jaśnieje i dopiero za 8 miesięcy będzie takie prawidłowe, takie jak ma być. I rozkminialiśmy właśnie, jak tą podłogę położyć i jestem bardzo zadowolony z tego, z tej rozkminy, bo chodziło o to, że daj mi, weź bonie z tamtej strony, po magierze. Chodzi o to, że w takim ułożeniu, o tu, odpołóż nawet. Opa! Że w takim ułożeniu, jak tutaj jest, będzie to wszystko. Czyli będą takie tutaj długie deski. Nie tak, tylko tak będzie. I pytanie dzisiejsze było, jak łączyć to z pokojem. Więc tak to wszystko wygląda i to są takie update'y małe. Największy update jest na dole, ponieważ uwaga, co jest? Jakie jest ulubione słowo? Spiek. Spiek zaczyna być położony, bo ktoś ostatnio zapytał w komentarzu, co to jest spiek. Spiek to jest zmielony kamień z żywicą. Everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. Angelisiu, że zawsze tak dążysz do swego i że... No macie na vlogu, wcale mnie tam nie było, nie? Nie ustalaliście tego. Ale nie, przyznaj się, że powiedziałeś, że mógłbyś mieć to światło. Tak, to prawda, a ja ale brawo Angelisiu, brawo Angelisiu. Lepiej? Nie no, lepiej, zdecydowanie. Znaczy ja wiedziałem, że lepiej, tylko ja mam czasami tak, że już ten wiek mi wchodzi, a może fajnie by było czasami mieć bardziej przytulnie, nie? Nie. Dla mnie to jest bardzo przykre. Nie jest, to prawda. Ja mówiliśmy o tym, że mamy barwę 4000 Kelvinów, a to się mówi Kelviny. No to ja wiedziałem, myślałem, że ty bekę dołączył, że Kelvin, że są w domu. No tak, przysięgam ci teraz. Ja kiedyś... No się śmiałem, że nie ma Kelvina, że Nowy Jork. A ja myślałam naprawdę, że to Kelviny już później. Tak. I ludzie piszą, Andzia, nie Kelviny, tylko Kelviny. I ja myślę sobie, Boże. Ja nawet jakbym nie wiedział, to ja po prostu, ja mało rzeczy pamiętam ze szkoły, ale że jednostka Kelvinów była, to wiadomo. Ja też pamiętam, ale myślałam, że się coś zmieniło. Ja pamiętam Kelviny, pamiętam Joule i Ampery. Ja bardzo nie lubiłam chodzić na fizykę, bardzo nie. Nie? Na szczęście... Syn pani, która uczyła mnie fizyki, bardzo mnie lubił. Co to znaczy? Jak bardzo cię lubił? I kiedy tak to było? Bardzo. W gimnazjum. Ile miałeś lat? 14. Co was łączyło? Siedzieliśmy razem w ławce. Całowaliście się czy nie? Nie. No dobrze. O ile cały dom jest, jest cudownie zrobiony i świetnie, jestem zadowolony, to nie mogę się napatrzeć na te sufity tutaj. Myślałam, że na mnie. No, ciebie też, ale... Ale te sufity są po prostu zrobione najlepiej na świecie. No i tak to wygląda ta barwa. Dużo, super, super. Co to jest? Co to za... Myślałam, że sobie brawo tak przybijem. Dawaj, bijem brawo. Dobra, łapiesz? Jest?
opuściliśmy już budowę, w zasadzie ja bym mógł to nazwać już domem. To jest budowa, ale już jest na końcu. Jak już te LEDy się zapaliły, to tak domowo jest. Prawda? Jak już jest, tak, dokładnie, jak LEDy, jak jest światło, jak ta podłoga jest już teraz poukładana. Najwięcej się wydarzy teraz, naprawdę. Bo już jest ta podłoga, częściowo, już będzie zaraz drewno. Teraz to po prostu zobaczycie, że z dnia na dzień to będzie petarda. Znaczy, uwaga, to już jest. Na początku było deprymujące coś takiego, że na przykład nie byliśmy tydzień na budowie, bo nie musieliśmy. I nic nie było widać. Nic nie było widać, bo było robione oczywiście, nic nie było widać. A teraz to były takie rzeczy nie... No mokre jakieś tam w środku, wiesz, ten brudny montaż, tak, to wszystko. Ale jak teraz wystarczy, że nie ma nas 24 godziny, prawda? 24 godziny nas nie ma i już od razu widać, więc fajnie. I jeśli chodzi o moją ocenę sytuacji, to tak, skoro mamy zrobione sufity, mamy, jest ciepło w domu, jest bardzo ciepło w domu, podłogi powiedzmy za te dwa dni spiekowe będą, jeśli jest podłoga, jeśli jest sufit i jest ciepło, to co, możemy spać. No bo nawet na ziemi, na początku. Chcę powiedzieć, że wszystkie łóżka będą dla naszych cudownych gości. Czyli łóżka też będą, to już mamy komfort spania perfekcyjny. Jedynie dla nas nie. To znaczy, pani powiedziała, że zrobi wszystko, żeby to łóżko nam przyszło, tylko nasze łóżko skąd leci? Ze Stanów? Tak. Czy z Indii? Ze Stanów. Nie wiem, gdzie oni mają tą siedzibę w końcu. Stanów. Leci do nas to łóżko i mam nadzieję, że doleci. Jak nie doleci, to będziemy spać na materacu. Poradzimy sobie. Czyli łóżka są, łazienki są, powiedzmy tam już prawie gotowe, czyli jest gdzie, co zrobić? Im Wigilię? Bo nie słucham. Co? Mamy łazienki gotowe. To co już możemy zrobić? Wigilię. Wykąpać się. Dokładnie, wykąpać się tam. I już tyle. Zaraz wejdzie kuchnia, co będziemy mogli zrobić? Nie słucham mnie. Wigilię. Gotować. Będziemy mogli gotować, więc... Lecimy. A skoro Vlogmas, to czas jeszcze na otwieranie kalendarza. Niestety jest to mój jedyny kalendarz adwentowy, który mam na ten moment, ponieważ Charlie ostatnio dobrała się do swojego, wyjęła wszystko, rozbroiła cały kalendarz, więc ja tylko sobie chodzę i na przykład zobaczcie. Tutaj mam dwa musy. Tutaj mam chips. Także otwieramy dzisiaj tylko kalendarz Twinkle Calendar, bo tylko taki mam. Z tym, że nie muszę otwierać tylko jeden, bo już jest dzisiaj który. 10, nie wiem, który nawet jest. W każdym razie będę otwierał i opowiem wam historię, która wydarzyła się dokładnie wczoraj na urodzinach Michaela, bo to było bardzo ciekawe. Dodaliśmy stories, dlaczego o tym mówię? Dodaliśmy stories i po prostu bardzo dużo osób napisało do mnie. Tutaj mamy czwórkę, co mamy czwórką? Wosk widzę, ale jaki? Wosk Christmas Meat Candy Cane. I siedzieliśmy sobie u Michaela, ogólnie najpierw byliśmy w starym domu, później na wigilii pracowniczej u mojego barbera, mojego fryzjera Dawida. Chyba Jake'a mówiła, że nie czuć tego tak przez opakowanie, naprawdę, bardzo czuć. I postanowiliśmy zmienić jeszcze lokum. Gdzie pojechaliśmy? No na after, po prostu na inną imprezę. I wchodzimy, jest tak, 7 osób i pies, Colby, Michaela i Ani. 7 osób i pies. Wchodzimy do windy, klikamy. I w sekundzie nagle, z windą coś się dzieje, no i stoimy w miejscu. Ja wiele razy miałem taką sytuację, przecież chyba każdy miał w życiu sytuację, że winda się zacięła, ale generalnie ona zacina się, ja zawsze tak miałem, że zacinała się na, nie wiem, 10 sekund, 5 sekund i za chwilę ruszała. 7 osób i pies w małej windzie, wszyscy po alkoholu, nie powiem, że byliśmy trzeźwi. Pamiętajcie, że wszystko to idzie dla was, tylko dopiero 24 będę to losował. I ja się zacząłem śmiać, bo wiedziałem, ja byłem przekonany, że szybko to minie. Okazało się, bo pytaliście, okazało się, że w tym składzie, to była piątka, siedzieliśmy przez, uwaga, nie wiem, może 40, może 50 minut. Niektórym już powietrza troszeczkę brakowało. Że o 5 rano z windy wyjmowała nas straż pożarna. 4 czy 5 chłopa przyjechało. It's Christmas time! Wosk pełno wymiarowy, uwielbiam ten wosk. Chciałbym powiedzieć, że tego wam nie oddam, ale oddam. Wszystko. Może jeszcze tutaj tak pokażę z bliska, ponieważ no z daleka pokazywałem, nie widzieliście jak to wygląda. Świeca gingerbread, piękna, naprawdę klimatyczna. Do tego wosk, candy cane, mint candy cane. Pięknie pachnie, naprawdę. I jeden z moich ulubionych wosków, a na pewno w tym czasie, It's Christmas Time. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki vlog. Trochę szarpany, mam świadomość tego, ale dużo się dzieje, naprawdę. Nie chcę... Będę pitolił, nie będę się skarżył. Jest ogólnie fajnie, jest bardzo fajnie, tylko tyle obowiązków, bo naprawdę deadline tego wszystkiego, co sobie zarzuciliśmy, jest duży i trzeba wykonać mocną pracę, a jednocześnie też fajnie, ja nie mogę powiedzieć, że muszę nagrywać. Sztuką jest w tym wszystkim chcieć nagrywać, a
Vlogmas to jest Vlogmas. Vlogmas, choćbym nie wiem, co robił w życiu, jak bardzo nie był zajętym, to tylko dla mnie to jest radość, szczęście i mam nadzieję, że dla Was też. Pamiętajcie o komentarzach z hashtagiem Vlogmas, żeby brać udział w kolejnym tym losowanku. A my co? Widzimy się w kolejnych filmach. Nie, gdzie się magia, siemanek.